dziewczyną, która była wolontariuszem na rekolekcjach z księdzem Baszabalą, która jest ze wspólnoty, z jakiej jesteś? Połówno wspólnoty? Do wspólnoty nie należymy żadnej, o, jako wolontariuszki, ale to wyszło tak z kościoła. Dostałyśmy ogłoszenie, że potrzebni są wolontariusze i się zapisałyśmy. Znaczy tutaj z pionek jesteś, tak? Tak, Maksymiliana. A co skłoniło ciebie do właśnie podjęcia się takiej roli wolontariusza? Mnie osobiście najbardziej przeżycia z Mamrę, jak byłam 25 września, bo wcześniej prowadziłam inne życie, takie dalekie od tego wszystkiego, ale jak koleżankę zabrała mnie na Mamrę, to stwierdziłam, że skoro teraz jest taka okazja, jeszcze pójść na rekolekcję, jeszcze jako wolontariusz pomóc, tak dać coś komuś od siebie, no to że muszę iść. Ale wolontariusz to nie jest taka bardzo wdzięczna rola, no bo ktoś myśli, będę wolontariuszem, nie wiem, będzie fajnie, będę robił jakieś fajne rzeczy. Co robiłaś jako wolontariusz? Właśnie niektórym się tak wydaje, że o, wolontariusz to taki przyjść, pouśmiechać się, porozmawiać, a my byłyśmy bardziej od takiej strony, no wiadomo, tutaj ludzie się modlili, przeżywali jakieś tam nowe doświadczenia, a my musiałyśmy to wszystko przygotować z tej drugiej strony, czyli doprowadzić ludzi na obiady, wpuścić ich, sprawdzić, czy ci, co są upoważnieni, dostali się na swoje miejsca, żeby nie było tego nieporządku wśród ludzi, żeby nie przechodzili inne osoby niepożądane. No, przygotowywałyśmy łazienki, posiłki, jak ktoś nas prosił o herbatę, to tak samo, jakieś wskazówki w stylu, gdzie można się jak dostać do noclegów. No, na tym polegała nasza praca. Było to czasami męczące dla was? Czasami kręgosłup wysiadał i czułyśmy taką niechęć od ludzi. Kiedy my się coś pytałyśmy na przykład, to nie słuchali się nas, tylko po prostu robili swoje. No ale wtedy rozkładałyśmy ręce i Panie Boże, połóż i jakoś szło dalej. Ale skoro, jak sama zauważyłaś, to zajmowało ci dużo czasu, też trochę energii, a czy pozwalało to tobie jakoś osobiście przeżyć rekolekcję? Nie mogłyśmy w pełni uczestniczyć we wszystkim. Miałyśmy najbardziej trudności z uczestnictwem na różańcu rano, bo wtedy najwięcej osób jeszcze przychodziło. Ale na każdej konferencji byłyśmy. Starałyśmy się w tych przerwach wszystko wcześniej zrobić. Jak była msza, to już na koniec też, jak były ogłoszenia, to wcześniej wychodziłyśmy. Tak więc myślę, że zbyt wiele nie straciłyśmy. Ale tak samo jak tak sobie mówiłyśmy między sobą, że zazdrościmy tym ludziom, którzy rano wchodzą i wieczorem wychodzą tak w pełni tego wszystkiego, razem wszyscy. Ale my miałyśmy siebie i też było dobrze. Ale czy właśnie nie uważasz, że też takie przeżycie rekolekcji, no można powiedzieć, nie od strony konferencji, nie od strony często udziału w modlitwie, ale właśnie od strony tego zaplecza, czy od strony tych trudnych rzeczy, no bo nie wiem, ktoś przychodzi, modli się, wraca do domu i przychodzi wypoczęta. Ty, nie wiem, musiałeś wcześniej wstać, później no, wyjść. Tak. I czy to też nie ma takiej pewnej też wartości dla ciebie jakiejś duchowej? Mi się wydaje, że mi akurat było to potrzebne, bo nie powiem, życie tak mi się ułożyło, że ani nie mam jakichś ciężkich chorób, ani nie muszę tak bardzo cierpieć, dlatego jeśli mogę pomóc innym, to myślę, że powinnam to robić. Dlatego też poświęcam w jakiś sposób siebie. Rozumiem, że można przyjść wcześniej, można się wyspać, ale akurat te 3 dni były takie, żebyśmy my pokazały siebie też z takiej strony, że jesteśmy dla innych otwarte. A jak myślisz, jakie będą dla ciebie, w związku z tym, że to jednak przeżyłaś te rekolekcje inaczej, jakie mogą być owoce tych rekolekcji? Czego może się spodziewasz? Co może zauważyłaś już w sobie, choć no, w zasadzie zakończyliśmy rekolekcję prawie że przed chwilą? Myślę, że na pewno będę starała się rozmawiać z ludźmi, zwłaszcza w rodzinie swojej. Mam 3-letnią siostrę, o którą się strasznie modliłam i chciałabym, żeby ona nie musiała tak bardzo szukać Boga jak ja, tylko żeby już miała Go tak ze sobą od początku, od tych najmłodszych lat. Na przykład w szkole też chciałabym rozmawiać, bo na przykład na lekcjach religii pokazywać tym ludziom, że jest coś takiego jak rekolekcje, że można wybrać się na mamrę, że można uczęszczać do jakiegoś, być z ludźmi, bo powiem szczerze, że dużo osób o tym nie wie. Ja w ogóle o takich jakichś rekolekcjach, o spotkaniach Mamre dopiero dowiedziałam się we wrześniu tego roku. No. Super, to my dziękujemy Paulinie bardzo za wywiad i to jest w zasadzie tyle.